Witam Państwa bardzo serdecznie. Zakończył się rok 2020, zatem również zakończył się miesiąc grudzień 2020 roku i czas jak zwykle na krótkie podsumowanie tego, co w grudniu wydarzyło się w Nowym Sączu, w naszym mieście. Oczywiście jak zwykle wydrukowałem sobie kilkaset informacji, kilkaset postów, różnego rodzaju mniejszych, większych tematów, które miały miejsce w tym czasie. Postarałem się wybrać kilkadziesiąt takich, o których warto wspomnieć chociaż jednym zdaniem, przypomnieć sobie, że coś takiego miało miejsce akurat w grudniu 2020 roku. Zostanie ten materiał również dla potomnych i dla historii. Myślę, z ciekawych rzeczy to kwestia pleneru ulicznego street artu, który robiliśmy razem z sądeckim Sokołem. Powstało kilka ciekawych prac na ścianach i na budynkach nowosądeckich ulic. Bardzo się cieszę z ciekawego wizerunku również kładki wiszącej, która również oprócz tego, że jest ciekawie wymalowana, to przypominam, że jest monitorowana i oświetlona. Też z drobnych rzeczy, ale ważnych dla mnie, dlatego że kręciłem tam spot wyborczy, to ulica Jagodowa. Wykonaliśmy tam chodnik dla bezpieczeństwa pieszych, szczególnie oczywiście dzieci, które chodziły tam na przystanek autobusowy. Nie zapominamy oczywiście również o Dunajcowej. Przygotowujemy się do tej inwestycji, bo to miejsce, które powinno zyskać chodnik w tamtym miejscu. Nowy most na rzece Kamieńca i potoku Młynówka to temat, który oczywiście jest bardzo ważny dla mieszkańców Kamionki Wielkiej, ale także dla części mieszkańców Zawady oraz ulicy Kamiennej. Podpisałem umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji, to jest 250 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że te środki otrzymamy, żeby ten most wybudować. Zakończył się także remont w grudniu chodnika na ulicy Sikorskiego. Przez kilkadziesiąt lat te płyty tam nie były wymieniane. Myślę, że Państwo doceniacie, że po obu stronach powstał taki już nowoczesny chodnik, bezpieczny, bez dziur. Pani prezydent Magdalena Majka przypomniała nam przed sezonem grzewczym, że oddychamy tym, co palimy, przeprowadziła konferencję prasową. Szanowni Państwo, oczywiście możemy karać, będziemy sprawdzać. Ostatnio z 6 pobranych próbek w 3 zostało wykazane rzeczywiście śmieci, które zostały tam spalone. Sprawa trafi do sądu. Będziemy wnioskować o maksymalne kary dla tych osób, które zatruwają powietrze, ale tak naprawdę to my wszyscy decydujemy o tym, czym oddychamy i tutaj żadne kary tak do końca nie pomogą, tylko musimy o tym wszyscy pamiętać. Razem z prezesami Górskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbieraliśmy końcówkę już remontu parkingu przy domu handlowym Piast. Bardzo się cieszę, że ta dobra współpraca właśnie owocuje takimi inwestycjami jak parking przy Piaście. Inwestujemy także w infrastrukturę sądeckiej kultury. Można już podziwiać nową elewację Sądeckiej Biblioteki Publicznej, która była wykonana w takiej samej technologii jak na przełomie XVII i XVIII wieku. Taką metodą, droga metoda jak na dzisiejsze czasy, ale myślę, że ten budynek, który jest chyba najstarszym budynkiem w Nowym Sączu, powinien być szczególnie oczywiście otoczony taką troską historyczną. Również informowałem w grudniu Państwa o tym, że trwają prace nad dokumentacją projektową modernizacji Jana Pawła II i łącznika doktora Smolika z 29 listopada. Tutaj właściwie dokumenty projektowe mamy zakończone, trwają uzgodnienia. Mam nadzieję, że w tym roku przystąpimy do projektu pozyskania środków na ten remont i modernizację i wybudowanie nowej drogi i będziemy mogli ruszyć z inwestycją albo w tym roku jeszcze, albo w przyszłym. Z takich akcji społecznych bardzo się cieszę, że pomimo epidemii rozwija się akcja Moto Mikołaje. Również tradycyjnie brałem w tej akcji udział. Odwiedziliśmy sądecki szpital. Magia świąt zawitała do Nowego Sącza. Pod koniec grudnia oczywiście nowa iluminacja świąteczna się pojawiła na płycie rynku, na ratuszu, także na ulicy Jagiellońskiej. Mam nadzieję, że Państwu się ten nowy pomysł spodobał.
również w połączeniu oczywiście z nowym napisem Kocham Nowy Sącz, który został umiejscowiony na wjeździe do Nowego Sącza i wita wszystkich sądeczan wracających ze świata, z Polski, a jednocześnie wita turystów w naszym mieście. Też temat, który się kojarzy oczywiście z oświetleniem, ze światłem, to program, nad którym pracuję już rok, to wymiana całkowita oświetlenia na terenie miasta Nowego Sącza, ulicznego. Bardzo ważna sprawa ze względów ekologicznych, ze względów bezpieczeństwa, ale także ekonomicznych, bo już ten pierwszy etap, który zamierzamy przeprowadzić, wymianę 2313 lamp, spowoduje oszczędności prawie półmilionowe w energii elektrycznej, ponieważ chcemy przejść na oświetlenie LED-owe, które jest kilkukrotnie, wymaga kilkukrotnie mniejszej energii niż oświetlenie to tych lamp sodowych, które do tej pory się pojawiało. Zakończyliśmy także budowę ronda na ulicy Barskiej i Bronieckiego. Tutaj razem z panem radnym Józefem Hojnorem, Krzysztofem Ziają otwieraliśmy to rondo dla mieszkańców. Myślę, że to w połączeniu z parkingami, które pojawiły się na ulicy Bronieckiego, no, zmieni drastycznie tamto miejsce Nowego Sącza i poprawi jakość życia. Podpisałem także w grudniu umowę na kompleksowy remont, modernizację ulicy 29 listopada. To ważna droga łącząca ulicę Nawojowską z ulicą Wyspiańskiego. Duży ruch się tam rzeczywiście odbywa, taka też troszeczkę mikroobwodnica w centrum miasta. Mam nadzieję, że nowe oświetlenie, ścieżka rowerowa, nowy chodnik, no i oczywiście nowa nawierzchnia, to wszystko, co spowoduje, że Państwo będziecie z tej inwestycji zadowoleni. Jeżeli uda się jeszcze, aby ta droga 29 listopada została przedłużona do ulicy Smolika, a także Nawojowska została wyremontowana, do czego się też przymierzamy, no to myślę, że już spora część tamtego terenu będzie zrewitalizowana pod względem infrastruktury drogowej. Również pozyskaliśmy środki na dalszy remont Pałacu Młodzieży. To szczególnie cieszy ponad 2000 wychowanków, którzy się tam przewijają przez ten nasz Pałac Młodzieży. Bardzo się cieszę, że ten remont będzie mógł być dalej kontynuowany. Zakończył się także remont przy ulicy Tuwima, to też miejsce, gdzie współpracowaliśmy z Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową. Zamontowano również nowe oświetlenie LED-owe. Także na terenie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbieraliśmy nowy budynek świetlicy środowiskowej po remoncie. Ta współpraca rzeczywiście ze spółdzielnią jest bardzo ważna. Sam jestem członkiem Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wychowałem się w zasobach i będę pamiętał zawsze, że prawie 40% mieszkańców Nowego Sącza to właśnie członkowie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Również w ramach walki z epidemią, a właściwie ze skutkami tej epidemii, z tym wykluczeniem takim społecznym, pozyskiwaliśmy środki na zestawy komputerowe, między innymi do właśnie takie zestawy komputerowe trafiły do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 42 sztuki przekazałem 14 grudnia. Także dosyć dużo umów podpisanych rzeczywiście w trakcie grudnia. Zwykle to tak jest, że końcówka roku jeszcze pozwala na te prace. Tutaj zadowolona pani radna Krystyna Witkowska, ponieważ właśnie w grudniu ruszyły prace na ulicy Stramki, kontynuacja Zatoki Postojowej, remont chodnika, a także na ulicy Barbackiego, niedaleko ogródków działkowych. Otworzyliśmy lodowisko przy Alejach Wolności. Oczywiście wszyscy wiemy, że poprzez decyzje rządowe to lodowisko niestety musiało być zamknięte dosyć szybko, ale o tym, jak sądeczanie lubią jeździć na łyżwach, świadczy fakt, że w ciągu jednego weekendu pojawiło się tam 1500 osób. Proszę Państwa, 1500 osób. To tym bardziej przeraża aktywność pani radnej Teresy Cabały, że zabrała lodowisko sądeczanom, które w tym roku właściwie było pewne do wykonania, ponieważ posiadamy dokumentację projektową, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, a przetarg jest tak naprawdę w trakcie.
Remont ulicy Żółkiewskiego zakończył się z końcem roku. To nowy asfalt, nowe chodniki, bardzo arteria dziurawa, po której źle się jeździło. Teraz będzie tam i ciszej, i bezpieczniej. To 440 metrów bieżących od ulicy Limanowskiego do ulicy Grodzkiej, ale cieszę się, że przed końcem roku udało się zakończyć. Tradycyjnie obchodziliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Upamiętniamy ten 39 już rok od wprowadzenia stanu. Złożyłem kwiaty pod pomnikiem Solidarności w Nowym Sączu. Z drobnych tematów, albo bardzo ważnych, Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała schodołaz, również go przekazałem. Bardzo się cieszę, że te lekcje, które się odbywają na wyższych piętrach, będą te osoby, które wymagają takiego wsparcia, będą mogły z niego korzystać. Również zestawy komputerowe trafiły do rodzin zastępczych, także do rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. To była kolejna partia tego sprzętu. Cały czas rozwija się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Oprócz tego, że w grudniu obniżyło swoje taryfy, z czego się bardzo cieszę, pomimo tego, że oczywiście wszystkie czynniki kosztotwórcze poszły w górę, ale tutaj optymalizacja i dzięki pracy zarządu, całego zespołu sądeckiego MPC-u spowodowała obniżenie taryf na ciepłą wodę i na dostarczane ciepło. Dodatkowo jeszcze w tym roku, a podpisaliśmy te umowy w zeszłym roku, rozpocznie się rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ulicy Jana Pawła II i Zielonej. Także zakończyliśmy już prace związane z przyłączeniem szpitala specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego do sieci MPC-u. To ma oczywiście oprócz walorów takich stricte ekonomicznych, ma też oczywiście ten element ekologiczny, bo wygaszamy kolejne paleniska. Ruszyliśmy także z budową chodnika na ulicy Zdrojowej, to ponad 500-metrowy odcinek normalnego, pełnego chodnika, która od ulicy Witosa do pętli autobusowej biegnie po lewej stronie. Warto się może, jak śniegi troszeczkę odpuszczą, wybrać, żeby zobaczyć front robót. Naprawdę imponująca inwestycja. Mam nadzieję, że ponad pół kilometra wraz z oświetleniem, z odwodnieniem spowoduje, że mieszkańcy Roszkowic będą się czuli bezpieczniejsi, że będą zadowoleni z tego, jakie inwestycje są dokonywane w tej kadencji. I tutaj współpraca z panem radnym Grzegorzem Fecko właśnie taką inwestycją zaowocowała. Ponieważ w roku 2021 będziemy obchodzić 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Bolesława Barbackiego, wystąpiłem z inicjatywą, która została przyjęta, aby rok 2021 był rokiem właśnie słynnego artysty, malarza i patrioty Bolesława Barbackiego. Również w ten pomysł wpisuje się projekt sądeckiego fotografika Piotra Droździka, który przygotowuje album dotyczący prac artysty. Również na koniec roku duży prezent dla mieszkańców Nowego Sącza, ale także tych, którzy przejeżdżają tylko przez Nowy Sącz. Zakończył się remont Alei Piłsudskiego, tego odcinka wyprowadzającego ruch w kierunku Nawojowej i Krynicy. Przy okazji oczywiście powstały bezpieczne przejścia dla pieszych i wymieniliśmy ponad 100 lamp na lampy LED-owe. Znana sprawa Państwu kwestia wypadków, kolizji na ulicy Mickiewicza i Jagiellońskiej. Tutaj po wielu analizach, po konsultacjach z drogowcami, z policją doszliśmy do wniosku, że warto jednak zainwestować poważne środki w przejście akomodacyjne i takie przejście właśnie, takie przejścia i światła powstały na skrzyżowaniu Mickiewicza i Jagiellońskiej. Ta nowa sygnalizacja świetlna oczywiście zawsze może być wyłączona, ale mam nadzieję, że właśnie ta formuła, że to jest przejście aktywne, że można tutaj reagować na ruch, który tam się pojawia, spowoduje, że nie wprowadzi to dużych opóźnień w płynności ruchu, a z drugiej strony zaowocuje właśnie tym, że będzie tam bezpieczniej. Również
139 laptopów w pełni uzbrojonych trafiło do 9 szkół ponadpodstawowych w Nowym Sączu. To dodatkowe wsparcie w nauce zdalnej, to już właściwie była końcówka roku, 28 grudnia przekazałem te laptopy. Lawina sprzętu trafiła do sądeckich szkół, bardzo się z tego cieszę. Też doceniam to, że sądeccy nauczyciele zrobili niesamowity skok techniczny i te lekcje, które są teraz prowadzone, to już jest całkowicie inny poziom, dużo wyższy niż to, co się działo na wiosnę tamtego roku, kiedy dopiero wszyscy żeśmy się oswajali z tym życiem w tej wirtualnej rzeczywistości. Postępuje również rewitalizacja bulwaru Rysiów. W przyszłym roku tam Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zmodernizuje plac zabaw. My w tym roku wykonaliśmy siłownię zewnętrzną. Oczywiście też będziemy myśleć o tym, żeby w ramach rozbudowy ścieżek rowerowych zrewitalizować tam nawierzchnię asfaltową. Zapoznałem także w grudniu Państwa z planem remontu, właściwie całkowitej przebudowy Kocich Plan. Oczywiście chcemy utrzymać ten charakter tego miejsca jako miejsce spacerowe, miejsce, gdzie całe rodziny sądeckie mogą się udać na spacer, na odpoczynek i myślę, że w tym roku 2021 będę mógł Państwu przekazać do dyspozycji właśnie zrewitalizowane w pełni Kocie Planty, czyli remont placu Krasińskiego stanie się faktem. Z panem radnym Grzegorzem Ledzińskim też zwiedzaliśmy nowe szatnie przy boisku sportowym na osiedlu Piątkowa. To ważne miejsce, bo to miejsce, gdzie wiele sądeckich zespołów rozgrywa swoje mecze, gdzie jest wielu sądeczan aktywnych sportowo. To ważne, aby rzeczywiście to zaplecze było na miarę już XXI wieku, stąd całkowita modernizacja tego miejsca. Również pamiętamy i wspieramy Ochotniczą Straż Pożarną, mamy taką jednostkę w Biegunicach. Wielokrotnie w tym roku minionym, 20, OSP wspierało działania Urzędu Miasta przy różnych okazjach. Pamiętamy o tym, stąd przekazałem 50 sztuk kombinezonów ochronnych. Mam nadzieję, że te środki będą naszym strażakom służyły także w walce z COVID-19, będą po prostu ich chroniły. Oczywiście dla Nowego Sącza źle zakończył się niestety rok 2020. Radni na ostatniej sesji, część radnych zdemolowała budżet miasta Nowego Sącza, zabierając nam lodowisko. No, bardzo odważna decyzja moim zdaniem, bo w planach moich jest oczywiście budowanie infrastruktury dla mieszkańców Nowego Sącza, no ale są tacy, którzy chcą przeszkadzać. Również oczywiście próba zabrania karty nowosądeczanina. Ja zrobię wszystko, żeby te plany pani radnej Teresy Cabały się nie powiodły. Mam nadzieję, że też nie uda się jej zdestabilizowanie spółki MPK. Prawdopodobnie nie uda się obronić kilkudziesięciu miejsc pracy, ale mam nadzieję, że będzie miała na tyle odwagi cywilnej, żeby wytłumaczyć, co nią kierowało, żeby zabrać tej sądeckiej ważnej spółce 4 100 000 zł, co skutkuje, tak powiedziałem, raz zwolnieniami, dwa zmniejszeniem ilości kursów w takim czasie, kiedy prezydent chce rozwijać tą spółkę, chce, aby tych połączeń było jak najwięcej, żeby jak najwięcej sądeczan przesiadało się na komunikację publiczną, która jest bezpieczniejsza, bardziej ekologiczna, nie absorbuje nas, tak powoduje, że wszyscy czujemy się bezpieczniej pod każdym względem. Szanowni Państwo, mimo wszystko trzeba popatrzeć z optymizmem w przyszłość. Ja jestem zawsze optymistycznie nastawiony. Mam nadzieję, że Państwo również wejdziemy razem wspólnie ten rok 2021 z pełnym impetem inwestycyjnym, z dobrymi zmianami, które są realizowane w Nowym Sączu, że Państwo odczuwacie, mam takie sygnały, że Państwo odczuwacie tą zmianę w zarządzaniu miastem i cieszę się, że wspieracie prezydenta miasta Nowego Sącza w tych działaniach. Dziękuję Państwu bardzo za grudzień. Pewnie zobaczymy się za miesiąc również na sprawozdaniu dotyczącym stycznia 2021 roku. Mam nadzieję, że będzie się czym pochwalić. Dziękuję Państwu bardzo.